Dzieje się ekstra, Nina Nocoń, witam Państwa bardzo serdecznie. Gwiazdy, te na niebie, ale też gwiazdy muzyczne będą na wyciągnięcie ręki i to już niebawem w Tarnowskich Górach. Przed nami 7. edycja koncertu Operetka na dziedzińcu pod gwiazdami i właśnie o tym koncercie porozmawiam z naszymi gośćmi, a są nimi sopranistka Joanna Wojtaszewska, dyrektor wydarzenia oraz tenor Kamil Roch-Karolczuk. Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchajcie, cudownie Was gościć się po, przynajmniej ja, długiej przerwie, ale ja wiem, że wy jesteście cały czas w rozjazdach, cały czas śpiewacie, robicie piękne rzeczy, no i piękna rzecz przed nami, a w zasadzie piękny koncert, bo w niedzielę, 7. edycja, jak już wspomniałam, słuchajcie, wydarzenie doskonałe, bo skupione wokół operetki. Czy wy też zauważacie, że ta operetka cieszy się coraz większą popularnością i ta operetka wychodzi do ludzi również dzięki wam? Operetka jest z całą pewnością ponadczasowa. No, jaki rodzaj muzyki jest słuchany od zarania dziejów? I co najlepsze, każdy praktycznie zna teksty pięknych arii czy duetów operetkowych. Tak, to prawda. No, dziedziniec jest takim wyjątkowym koncertem, bardzo wyjątkowym. To jest nasze taka perełka, takie po prostu oczko w głowie, ponieważ gramy już 7 lat w tym samym miejscu. Mamy cudowną publiczność. A nadal tacy młodzi. No właśnie, chcę powiedzieć, coraz młodsi, prawda? Kamil to coraz skromniejszy. To znaczy, mamy tam cudowną publiczność, taką bardzo wierną. Oni już, gdy się kończy koncert, to pytają, co będzie w przyszłym roku i kiedy w ogóle ten koncert, żeby mogli zaplanować urlop. Więc my w momencie, kiedy w czerwcu kończymy taki nasz bardzo intensywny sezon, już powoli zabieramy się za ten dziedziniec nasz cudowny i też mamy taką chwilę na odpoczynek, więc ten koncert też ma w sobie taką dobrą energię, ponieważ my jesteśmy wypoczęci. Mamy czas, żeby wypocząć do tego koncertu po takim szalonym sezonie. No i dopieszczamy wszystko tak na ostatni guzik, ponieważ jest tam bardzo dużo niespodzianek dla publiczności. Dbamy o każdy szczegół, zarówno o efekty specjalne, o oświetlenie, już nie mówiąc o nagłośnieniu oczywiście. No, dbamy o to, żeby jednak ten dziedziniec pokazał to wszystko, co w sobie ma tą magię. I to w połączeniu z muzyką no, robi taką cudowną atmosferę, naprawdę. Drodzy moi, myślę, że też niespodzianką, zresztą jak za każdym razem, bo jak sprawdzałam, to z wami występują absolutnie najlepsi, no i wy jesteście najlepsi, więc tutaj wszystko pasuje, po prostu każdy puzzle pasuje w tej układance. Artyści, którzy z wami występują, do tego zmierzam, to są zawsze artyści z najwyższej półki, a kto w niedzielę? Gwiazdą wieczoru będzie tenor Aleksander Martinez, oraz kwintet dżentelmenów, panowie znakomici muzycy, przepięknie ubrani we fraki, no, pełna kindersztuka. I do tego przystojni. Po raz kolejny mówię, to jest kolejny puzzle, tak, słuchaj. Zapewniam, że są przystojni, fantastyczni, cudownie grają, porywają publiczność, ponieważ też na stałe z nimi koncertujemy. No i to wszystko... No, jako w tym roku zostałam panią dyrektor tego wydarzenia, mianowaną, więc dbamy o każdy szczegół, naprawdę, staramy się z całych sił. Najlepszym dowodem jest na to, że ta publiczność wraca. Jeszcze się nie znudziliśmy im, więc to też jest bardzo miłe, że oni wracają. To w takim razie powiedzmy teraz na koniec, gdzie i o której godzinie? To jest kompleks zamkowy w Tarnowskich Górach. Oczywiście dziedziniec zamku o godzinie 20 w niedzielę. Ach, już sobie to wyobrażam, słuchajcie. Ja to widzę jako bardzo taki romantyczny wieczór, ale to wszystko myślę, że będzie okraszone tą doskonałą atmosferą i kto co poczuje, to należy właśnie do niego. Najważniejsze, że wy będziecie artyści i cały ten klimat. Tak, dziękuję i kochana wam Nino, bardzo. Trzymaj jeszcze kciuki, wiesz, za te gwiazdy. I za pogodę. Były, tak. Będziemy trzymać absolutnie wszyscy kciuki. Ja wam życzę powodzenia, z pewnością będzie doskonale. Dzięki wielkie państwu. Dziękujemy. Również. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Do zobaczenia.